Cześć Wam, tu The Mess Runner i w tym odcinku chciałam Wam pokazać unpacking. Więc tak, to jest, są rzeczy z wymiany z ulą ze stajni Tenebris. I tak, przyszła do mnie paczuszka, jak widać. No to otwieramy. Boga. A więc tak. Mamy tutaj naszą rzecz przewodnią, czy konia. Mamy dalej liścik, jakąś kopertę z niespodzianką oraz gratisiki, za które bardzo dziękuję. Ojej. Jest to werka i zaraz zobaczę co dalej. Czekajcie, czy to wszystko, żeby nie było. Jo, dobra. A więc tak, pierwszy liścik. Poczekajcie. Muszę go otworzyć. Open me. Dobra. Czytaj przed rozpakowaniem. Okej. A więc tak. To jest list pierwszy. Jak zwykle nie mogłam się doczekać wymianki z tobą. Zapakowałam ci klaczkę, zajęłam się nóżkami. Dziękuję, powinna stać bez problemu. Oraz gratis, jederkę na klacz arabską. O, ma specjalnie wycięcie na jej zawinięty ogonek. O, dziękuję bardzo. Oraz dwa haltery, które powinny pasować na każdego konia, ale robione głównie na kolekta. No i jest jeszcze niespodzianka. Otwieraj. A więc tak, jest jeszcze list drugi, ale to tak jak zobaczyłam po dopiero odpakowaniu. A więc tak, zaczniemy od gratisów. Tak. Rzeczywiście, halterek. Ja nie umiem sama robić halterków, więc bardzo dziękuję. Jest to halterek żółty. Tak. Jest też halterek niebieski. Oraz derka. Taka ładna, czarno-różowa. Skąd wiedziałeś, że kocham kontrast? I zrobione zapięcie ze skóry, wow, dobra. Oraz takie, ojejka, nie widzicie. Oraz właśnie wycięcie na ogonek i tutaj takie zapięcie. Dziękuję bardzo. Dojdzie na siwą, ponieważ mam siwy kantar. Dalej. Jest to konik. Klaczka, jak już wiecie, pewnie z listu. Chwilka, muszę otworzyć. Miałam już kiedyś ten model. Ale sprzedałam go, ponieważ się przewracał. Tylko, że ja miałam wersję nereszowatą. Że tak się wyrażę. Chwilka, muszę się zająć. O, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Jest koń. Tak. Tak, rzeczywiście stoi. Jezus Maria, jesteś cudotwórcą. Jest to klacz Mustang, maści Grullo. Ja nie wiem, jak to zrobiło, że ten koń stoi, naprawdę. Nawet się nie przechyla tak bardzo. Boże, to twórca. No, jest w stanie bardzo dobrym. Boże, świetnie, przepraszam, jak widzicie, co mnie cieszy bardzo. Ma strzałeczkę, ostrości nie złapię dzisiaj. Dobra, złapała się. Tak. Ma taki ładny pyszczek. Mustang, Made in China. Tak. No. Jest konik. I teraz otwieramy niespodziankę. Nie wiem, co to jest. Zobaczymy. Jaram się. Ojej! Jak ładnie! Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Siedzę na koniu. To ty jak coś. Nie, no dobra, no widzę, co ty. Jezu, dziękuję. Chwilka, zobacz, co jest w środku. Tu są życzenia. Ale nie wiem, czy życzenia czytać mogę. Więc na razie przeczytam sobie sama. Hmm.
Okej, no to nie wiem, czy czytać te życzenia. W razie czego ja już przeczytałam je i tak serdecznie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja Ci wyślę też, mam taki zamiar właśnie wysłać Ci kartkę urodzinową, ale tak oddzielnie, nie? Żeby nie było. Tak, spróbuję wysłać w następnym tygodniu, ponieważ teraz mam to kolano, tak. Ja Ci już kupiłam nawet taki coś fajnego. Taki naklejki fajny, wiesz? Dobra, nie będę więcej gadać, bo się... No, dobra. No i jeszcze tutaj coś było. Widzę. Coś. Prezent nawet, ojej. Dziękuję. Cóż to? Jaki... Zarąbisty. Co to? Chwilkę. Zaraz, widzę prezenterka. Uwiąz. Brązowo-różowe. Oraz coś. Chwilkę. Wyjmuję. Cóż to? O, ja. To jest ten. To jest taki zestaw arabski. Z tego co widzę, chyba. Jaki ładny. Frędzelki. I cyrkonie. Jajku, jak ładnie. Jak ty to upletłaś? Uplotłaś. Boże, patrzcie. Jest takie coś. Jest. Przepraszam, prezenterka. I uwiązik. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć aktualnie. No właśnie. Tak? A, jeszcze jest drugi. Mam nadzieję, że klaczka doszła w całości oraz podoba Ci się kartka. Nie umiem rysować, a właśnie, że umiesz. I prezent, mój pierwszy zestaw arabski ever. Miło będzie usłyszeć Twoją opinię. A więc tak, moja opinia jest taka, że jest naprawdę mega ładny. No w ogóle szacun dla Ciebie, że takie coś w ogóle tego, no tego jest. Jak to się mówi, upletłaś, tam uplotłaś. Tak, bo to naprawdę jest wyczyn zrobić takie coś. I jeszcze do tego takie ładne cyrkonie. Ja tak lubię, jak coś się świeci. No naprawdę ładne i mówię Ci, że... mówię Ci, nie? Tak, bo chciałaś moją opinię, że jest naprawdę super i naprawdę pomysłowe bardzo, także jeśli chcesz robić na zamówienie, to rób, bo będzie miało popyt, bo to jest naprawdę ładne. No, o, widzę, że ta metoda została zastosowana. Dobra. Naprawdę mega jest, przepięknie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę z tego wszystkiego i w ogóle, że chciało Ci się pisać, robić gratisy i w ogóle. Naprawdę Ci bardzo dziękuję. No to wiedz, że Tobie mam już zamiar w ogóle wysłać kartkę też urodzinową. No i to by było na tyle. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i gorąco pozdrawiam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa, pa.